Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Jak co tydzień magazyn Proszę to wyjaśnić, a dzisiaj bardzo ważna, bardzo gorąca informacja dosłownie sprzed kilku chwil. Artykuł 7 zostanie wdrożony wobec Polski, zostanie użyty, zaprocedowany wobec Polski. Co to oznacza, jak należy to rozumieć, jak interpretuje to wreszcie rząd Prawa i Sprawiedliwości, a na początek jak tłumaczy tę decyzję sam Frans Timmermans z Komisji Europejskiej. Będziemy o tym mówić, będziemy się przysłuchiwać, będziemy komentować razem z Dominikiem Tarczyńskim, który słyszy nas telefonicznie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I na sam początek posłuchajmy, co mówi, jak uzasadnia tę decyzję Frans Timmermans. Mówmy poważnie. Mówiłem w lipcu jasno. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, ustawa o Sądzie Najwyższym, to będzie to powód do aktywowania artykułu 7. Przyjęto tę ustawę i też prezydent powiedział dwukrotnie, że podpisze tę ustawę. Jeżeli nie podpiszę, no to rozważymy nasze stanowisko. Jeżeli to się zmieni, rozważymy naszą zasadnioną opinię. Panie pośle, jak rozumieć te słowa Fransa Timmermansa? Z jednej strony mówi o tym, że ustawa została przyjęta, ale nie została podpisana przez prezydenta. Czy rzeczywiście on sam rozumie proces tworzenia prawa w Polsce? To jest człowiek, który nie rozumie samego siebie, dlatego że ja miałem okazję z nim rozmawiać jako delegat do Rady Europy. Zapytałem go o kilka kwestii jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o ustawy medialne. Zapytałem go o konkretne zapisy. Nie był w stanie odpowiedzieć, nawet ich nie znał. Sytuacja jest bardzo prosta. Ta decyzja dzisiejsza jest tylko i wyłącznie zemstą, podkreślam, zemstą za to, że Polska nie zgodziła się na przyjęcie nielegalnych imigrantów. I to, że powołuje się na praworządność, to, że mówi o sądach, to, że mówi o Trybunale od wielu miesięcy, człowiek, który pochodzi z kraju, w którym Trybunał nie istnieje. Człowiek, który pochodzi z kraju, w którym Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, chce nam mówić o rządach prawa. A więc jest to tylko i wyłącznie pretekst. Te argumenty, które dzisiaj usłyszeliśmy, są argumentami politycznymi, są próbą manipulacji, reinterpretacji, jak to ma miejsce w sektach. I mówię to świadomie, ponieważ mam doświadczenie, jeżeli chodzi o prace naukowe na temat sekt. Świadomie mówię o tym, że jest to reinterpretacja, próba manipulacji i kompletne zwrócenie uwagi na inny problem niż powód, dla którego Frans Timmermans dzisiaj mówi o praworządności. Sytuacja jest bardzo prosta. Polska nie zgodziła się na to, aby ponosić koszty. I tutaj mówię o kosztach finansowych decyzji Angeli Merkel, która szukała taniej siły roboczej w nielegalnych imigrantach muzułmańskich, na których przyjazd się nie zgodziliśmy. I to jest frustracja i to jest sposób presji na Polskę. Presji, ponieważ nie ma formalno-prawnej możliwości, o czym słyszymy już od wielu miesięcy, aby Polsce zagrażały jakiekolwiek sankcje. Nie ma takiej możliwości, bo na trzecim etapie tej formuły wszyscy premierzy muszą się na to zgodzić. Premierzy państw członkowskich, a wiem o tym, że Węgry, Czechy, Austria i kolejni, którzy do nas dołączają, nie wyrażą na to zgody. A więc jest to wielki balon polityczny, balon nadmuchany frustracją, który pęknie w trakcie głosowania i te głosowanie przegra Frans Timmermans, ale głównie przegra Donald Tusk, bo on jest mostem między totalną opozycją a eurokratami. I to on głównie przegra. To totalna opozycja, która redagowała rezolucję przeciwko Polsce w Radzie Europy, której ja jestem delegatem, byłem tego świadkiem. To właśnie kandydat na prezydenta Warszawy, pan Trzaskowski, sam redagował, poprawiał rezolucję przeciwko Polsce. To poseł Halicki przywoził dokumenty do Rady Europy, czego byłem świadkiem, nawet to zarejestrowałem. To są dowody na to, że totalna opozycja zgodnie z zapowiedzią Grzegorza Schetyny będzie walczyć przez ulicę i za granicę. Ulica się już wypaliła, już im się znudziło. Teraz zaczyna się zagranica, która jeszcze nie wie, że jest wprowadzana w manipulację, którą de facto lubi. Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o straszenie i to jest tak straszenie naprawdę i kapiszon. Zemstę. To jest kapiszon, tak a nie bomba atomowa i ten kapiszon
jest kapiszonem zamokłym. Panie pośle, będą za chwilę, jeżeli znają słowo przepraszam. Jeśli pan poseł pozwoli, za chwilę więcej o tych przyczynach i o tej zemście domniemanej, jak mówi pan o decyzji Fransa Timmermansa z Komisji Europejskiej w sprawie Polski, a o tej procedurze sprawdzającej i o tym artykule 7, o tym, czy de facto te kraje, które też pan poseł wymienił, między innymi Węgry czy Czechy, które miałyby zagłosować tak, aby Polski nie karać sankcjami, przeciwko karaniu Polski sankcjami, czy one rzeczywiście to zrobią i jak to będzie wyglądało, w tym studio, w studio w Polsce.pl, mówił także Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Posłuchajmy. Tak naprawdę to jest dopiero procedura sprawdzająca i myślę, że jeśli będzie to uczciwie oczywiście zrobione, no to będą musieli w tej procedurze stwierdzić, że część zaleceń, to tych kluczowych, które zalecała Komisja Wenecka, została wprowadzona w projektach. Czy rzeczywiście te zalecenia zostały wprowadzone? Jak wyglądał ten dialog? O tym mówił także sam premier Mateusz Morawiecki i w tej chwili posłuchajmy także jego słów. My w Brukseli nie rozmawiamy z pozycji petenta, tylko równoprawnego partnera wszystkich instytucji, wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i w takim kontekście możemy oczywiście i bardzo chętnie będziemy prowadzili dialog z Komisją Europejską, z Unią Europejską, natomiast jeśli Komisja Europejska zdecyduje o wszczęciu jakiejś części tej procedury, artykułu znanego już wielu osobom, artykułu numer 7, to jest to oczywiście ich suwerenna decyzja. Czy rzeczywiście, panie pośle Dominik Tarczyński, nadal z nami na linii, czy rzeczywiście jesteśmy traktowani w Unii Europejskiej jako równy, suwerenny kraj i czy rzeczywiście nie jesteśmy tymi petentami, jak mówił Mateusz Morawiecki, skoro no, Frans Timmermans, można powiedzieć, pokiwał nam palcem, pogroził nam ze swojej pozycji, mówiąc, że nie możemy zachowywać się tak, jak zachowujemy, nie możemy wprowadzać tych ustaw, mowa tutaj o tej między innymi dotyczącej Sądu Najwyższego i nie możemy reformować swojego kraju tak, jakbyśmy chcieli. Ja naprawdę nie chciałbym być cyniczny, nie chciałbym trywializować, ale faktycznie panu wiceprzewodniczącemu pozostał palec, którym kiwa. Chciałbym zauważyć, że jego poparcie dla jego partii jest marginalne, ledwo wpełzł do parlamentu. To samo dotyczy Schulza, który w Niemczech ledwo dostał się do parlamentu, a Prawo i Sprawiedliwość nie potrzebuje koalicjanta. Pierwszy raz w historii. To jest bardzo ważne w kontekście rozmowy, o której mówimy, czyli demokracji, rządów prawa i wyborów narodów, suwerennych narodów, które w traktatach mają zapewnioną suwerenność. Deklaracja rzymska, porozumienia dublińskie. Te wszystkie dokumenty Unii Europejskiej nagle okazują się być dokumentami nieważnymi. Deklaracja rzymska mówi bardzo jasno. Nie ma możliwości, aby narzucać państwu decyzji, jeżeli chodzi o imigrantów. Mamy porozumienia dublińskie, które są bardzo jasne i to są wszystkie, i to są dokumenty, które wykreowała Unia Europejska, przeciw którym teraz sama występuje. Nie ma możliwości, aby Polska w jakimkolwiek znaczeniu zapłaciła za swój sprzeciw zgodny z wolą narodu, jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów. A sądy, które są sądami zgodnie, jak się mówi, ze standardami europejskimi w sensie proceduralnym, są krytykowane. No przecież wiemy o tym, że w Niemczech ta ustawa, jeżeli chodzi o sądownictwo, jest bardziej radykalna. Przecież tam nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. Tam bezpośrednio minister decyduje, kto będzie szefem sądu. Powtarzam, nie ma Trybunału Konstytucyjnego w Holandii. Tam się mówi, no inny system. No to jesteśmy w jednym systemie wartości europejskich. Rządy prawa są ważne dla każdego i każdy jest równy. Czy tak naprawdę mówimy sobie o tym, że kiedy inne rozwiązania prawne są zastosowane w innych państwach, to wtedy to jest inny system w innym państwie. No to jest jakaś schizofrenia według mojej oceny. Według mojej oceny to jest jakaś halucynacja polityczna. Wiemy wszyscy, o co chodzi. Chodzi o to, że siły lewackie tracą wpływ w Unii Europejskiej. I to jest desperacki krok. Ta decyzja dzisiaj to jest łapanie się tonącego za brzytwę. I ta brzytwa ich potnie. Potnie ich w trakcie głosowania wszystkich premierów, a przednie ich w trakcie głosowania wszystkich obywateli w
abstrakcję wyborów do europarlamentu. Mówił pan poseł, dyktatury mniejszości. Mówił pan poseł także o tym, że to jest zemsta, że to jest chwytanie się za brzytwę, tonącego brzytwy. Natomiast czy rzeczywiście to jest zemsta za tych imigrantów? Do tej pory rzeczywiście można było o tym mówić, bo Unia Europejska przez cały czas upierała się przy tym, że należy relokować imigrantów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Myśmy się na to nie zgadzali. Natomiast teraz już przed kilkoma dniami mowa była bardziej o tych pieniężnych wsparciach, o tej pieniężnej pomocy dla tych, którzy zostają tam na południu, tam w regionach zagrożonych wojną, tam, gdzie dzieje się ludziom krzywda, i że to tam powinniśmy pomagać. Jest swojego rodzaju korekta tego myślenia już chyba. To jest tylko i wyłącznie fikcja. To jest tylko i wyłącznie kierowanie wizji, która nie istnieje. Oni chcą cały czas pokazać, że problem nielegalnej imigracji, zamachów terrorystycznych, gwałtów, przestępstw, to nie jest problem Niemiec, które jako Niemcy wygenerowali. To jest próba pokazania, że te problemy istnieją, ponieważ inni nie chcą pomóc. Bez względu na to, czy będą to kary finansowe, czy będą to kary innego formatu politycznego, życie nie ma ceny i Polacy nie oddadzą życia swojej matki, córki, swojego przyjaciela tylko i wyłącznie przez pryzmat polityki i stołka Donalda Tuska. Chodzi o to, że ci ludzie w tej wizji politycznej zatracili się, nie są w stanie przyznać się do błędu, a teraz pogrążają się i ten błąd będzie wykazany w trakcie głosowania, kiedy wszyscy premierzy spotkają się i nie będzie jednomyślności. Chcę zobaczyć twarz Donalda Tuska po tym głosowaniu. A czy sam Donald Tusk nie zmienił nieco zdania, bo były premier Polski mówił o tym, zmienił, że nie należy teraz już karać Polski sankcjami. Tak, zmienił na 12 godzin, bo pomarzył sobie o tym, żeby powrócić do Polski. Ma świadomość tego, że kończy się jego kariera w Unii Europejskiej, ale dostał na chwileczkę reprymendę, za ucho wyciągnął go jego mocodawca, wiemy o kim mówimy, i zmienił zdanie po 12 godzinach. Kto jest jego mocodawcą? Tak jak, kto jest mocodawcą Donalda Tuska? No przecież oczywistym jest Angela Merkel, jego caryca, jak on, on jako cesarz jest osobą, która za ucho została wyciągnięta i niestety, przepraszam za te słowa, ale musi być osobą, która ponosi konsekwencje za swoje decyzje. Podjął się decyzji, aby być poddańczym, aby być osobą, która jest kompletnie poddana polityce Niemiec i to można na wielu przykładach wykazać. Teraz ta polityka niestety upadła, według mojej niestety, i muszą oni sami sobie z tym poradzić, zapłacić za to politycznie, ale też nie tylko. W jaki sposób zapłacić i w jaki sposób my teraz, w jaki sposób nowy premier Mateusz Morawiecki powinien rozmawiać z Unią Europejską, z unijnymi urzędnikami, jaką obrać strategię? Próbowaliśmy przez chwilę, myśleliśmy, że może to się zmieni po zmianie premiera, chyba tak myślało Prawo i Sprawiedliwość, że Mateusz Morawiecki, mówiąc właśnie ten cytat, który słyszeliśmy, że nie jesteśmy petentami, że może ta nasza suwerenność, może ta zmiana wizerunku nieco pomoże na arenie międzynarodowej. Widzimy, że Franz Timmermans nie przestraszył się. W jaki sposób w takim razie rozmawiać? Czy wysyłać kosz wina, jak robi to Viktor Orban? Po pierwsze, to nie widzimy tego, co czuje w środku i co myśli Timmermans. Jedyne, co widzimy, to jego zaczerwienioną twarz. Nie wiem, czy to jest kwestia jego ciśnienia i sytuacji zdrowotnej. Nie chcę tutaj być ad personam, ale według mojej oceny to jest gra. To jest wszystko PR-owe, to jest aktorstwo, które ma pokazać, że jesteśmy silni, a tak naprawdę mamy do czynienia ze słoniem na takich glinianych nogach. I według mojej oceny to, co robi do tej pory w pierwszych dniach premier Morawiecki, faktycznie potwierdza, że nie jesteśmy petentem, jesteśmy partnerem. To jest to, o czym ja mówiłem w Radzie Europy. Albo będziecie nas traktować jak partnera, albo jak dziecko, któremu możecie powiedzieć, że nie dostanie kieszonkowego, bo nie posprzątało swojego pokoju. Nie może być tak, że jesteśmy traktowani jak dzieci, jesteśmy partnerami równoprawnymi i tak musimy być traktowani. Mamy taką samą moc głosu w Komisji, taką samą moc głosu w instytucjach europejskich jak każde inne państwo i tyle. I albo tak będziemy traktowani, albo będzie bardzo duży problem w Unii Europejskiej, tego nie chcemy. A czy będą sankcje i czy to będzie wyraz tego równego traktowania? Nie, no nie będzie żadnych sankcji formalnie, formalnoprawnie to nie jest możliwe, wszyscy o tym wiedzą, dlatego dziwię się, że w tej desperacji ten balon jest pompowany tymi fake newsami de facto,
tym kreowanie rzeczywistości, której nie ma. No mówieniem o tym, że będzie na przykład, nie wiem, trzęsienie ziemi w Polsce pojutrze, okaże się, że nie ma, bo się zmienił klimat, no taki mamy klimat, to bez sensu. W ogóle gadanie o rzeczach, które nie mają rzeczywistości. Ale od 20 lat Komisja Europejska, Rada Europy nie wdrożyła tego artykułu 7 w obłędce. I nie wdroży, bo nie ma jednomyślności, bo inne państwa są podobnie traktowane i tych państw jest bardzo dużo. My mówimy tylko o Czechach, Węgrach, teraz Austrii po ostatnich wyborach, ale proszę mi uwierzyć, ja w kuluarach rozmawiam z przedstawicielami państw Rady Europy. Wszyscy są oburzeni takim traktowaniem nas przez urzędników, którzy nie są wybrani w demokratycznych wyborach. Urzędników, którzy nie mają mandatu społecznego, którzy są tylko i wyłącznie słyszalni teraz, ponieważ mają tą swoją kadencyjność. To się niebawem skończy. Wybory do Europarlamentu są bardzo ważne i te wybory zmienią oblicze Unii Europejskiej. Dominik Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystko będzie dobrze. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Z tymi życzeniami do pana posła i również do wszystkich państwa w tej części magazynu. Proszę to wyjaśnić. To już wszystko w tym odcinku. To już wszystko. Kolejny po świętach. Do zobaczenia. Zapraszam państwa.